Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska-Romańska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Jutrzejsze egzaminy gimnazjalne się odbędą, zapewnia Centralna Komisja Egzaminacyjna. W związku z trwającym strajkiem nauczycieli wciąż jednak nie do końca wiadomo, czy odbędą się we wszystkich szkołach. Rząd apeluje do nauczycieli o zapewnienie uczniom spokoju podczas egzaminów. Już jutro 350 tysięcy uczniów przystąpi do egzaminu gimnazjalnego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. Egzaminy jutro się odbędą. Odpowiedzialni za egzaminy są dyrektorzy szkół i Centralna Komisja Egzaminacyjna. Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że jest w pełni gotowa do przeprowadzenia egzaminów. Do komisji nie trafiły także żadne sygnały, by w jakiejkolwiek szkole egzaminy gimnazjalne nie miały się odbyć, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów są przygotowane. Arkusze jutro do wszystkich szkół trafią tak, jak miały trafić. Tutaj żadnych odstępstw od tego nie będzie. Także duża część szkół gotowa jest zawiesić strajk i przeprowadzić egzaminy zarówno te gimnazjalne, jak i późniejsze ósmoklasistów. U mnie w szkole ten egzamin się odbędzie, ponieważ dzięki współpracy ze szkołą Sióstr Prezentek i ze szkołą waldorfską, która znajduje się tutaj w okolicy, udało mi się z paniami dyrektorkami podpisać porozumienia i na mocy tych porozumień mam jakby stworzone alternatywne komisje. Mówi dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Krakowie. Także w Warszawie we wszystkich szkołach egzamin gimnazjalny się odbędzie. Rozpoczynające się jutro egzaminy gimnazjalne mimo strajku nauczycieli odbędą się. Warszawa zapewni odpowiednią liczbę nauczycieli. Dziękuję sztabowi kryzysowemu, dyrektorom, burmistrzom oraz nauczycielom, a za piszących egzaminy uczniów trzymam kciuki. Napisał na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który optymizmu nabrał dopiero, gdy resort edukacji ujawnił, że mazowiecki kurator dysponuje listą około 600 dodatkowych chętnych z kwalifikacjami pedagogicznymi. Jednak są szkoły m.in. na Śląsku, gdzie egzaminy wciąż są zagrożone, mówi prezes Śląskiego Okręgu ZNP Jadwiga Aleksandra Rezler. Wszystko zależy od tego, czy będzie miał kto te egzaminy obsługiwać. Swojego niezadowolenia z obecnej sytuacji w oświacie nie kryje część rodziców. Jedno myślę, że nauczyciele wykorzystują dzieci dla siebie, żeby wywalczyć jakieś pieniądze. Dlatego rząd po raz kolejny apeluje do nauczycieli o zapewnienie spokoju uczniom podczas egzaminów, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wierzymy w odpowiedzialność nauczycieli, apelujemy też do nauczycieli, żeby wrócili do opieki nad dziećmi, przynajmniej w tych dniach egzaminów, żeby ten strajk został zawieszony. W przypadku, gdy część szkół nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, egzamin ten może odbyć się w czerwcu, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. Czerwiec jest terminem oczywiście możliwym, natomiast ponieważ w tej chwili już wszyscy są prawnikami i każdy interpretuje przepisy, chcemy mieć absolutną pewność, czekamy jeszcze na opinię prawną. Tymczasem rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak wnioskuje do premiera Mateusza Morawieckiego oraz do minister edukacji Anny Zalewskiej o zobowiązanie kuratorów oświaty do przesunięcia terminu składania dokumentów do szkół średnich. Wtedy zapewnimy równość wobec prawa, równość dla wszystkich dzieci. Nie będzie uzależnione przyjęcie do poszczególnych szkół dla dzieci tylko od tego, czy miały piątki, czy miały gorsze oceny, czy wagarowały, czy nie. Właśnie nie chodzi o to. Mają być wyniki egzaminów, a nie sytuacja, że nie mogły przystąpić do egzaminu z powodu niezależnego od siebie. Tymczasem wciąż nie ma porozumienia pomiędzy rządem a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Po południu w Centrum Dialogu Społecznego strona rządowa ponownie rozmawiała ze związkami zawodowymi. Istniała obawa strajku okupacyjnego i niewpuszczenia do szkół uczniów na egzaminy. Jesteśmy gotowi do dalszych rozmów, jesteśmy gotowi do dalszego szukania kompromisu i porozumienia, tak jak powiedziałam, najważniejsze są w tej chwili egzaminy i oferta podpisania porozumienia ze stroną rządową jest wciąż aktualna. Związki zawodowe są gotowe do negocjacji. Dzisiejsze, jak zaznaczył prezes ZNP Sławomir Broniarz, nie wniosły niczego nowego. W związku z tym Związek Nauczycielstwa Polskiego
i forum, za moment kolega Witkowicz będzie się wypowiadał, podtrzymując swoją decyzję o kontynuacji strajku rozpoczętego w dniu wczorajszym. Rząd w niedzielę zawarł porozumienie z oświatową Solidarnością. Propozycje rządu zakładają m.in. 9,6% podwyżki od września, skrócenie stażu, zmianę w systemie oceniania nauczycieli, dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli na start w kwocie 1000 zł. Kolejne fiasko rozmów rządu ze związkami reprezentującymi nauczycieli rodzi pytania o intencje liderów protestu. Trudno nie odnieść wrażenia, że zabiegają oni nie o interesy nauczycieli, ale polityków opozycji. Lider strajku nauczycieli nigdy nie ukrywał swoich sympatii politycznych. Kochany panie Grzegorzu, dziękuję za zaproszenie. Mówił Sławomir Broniarz na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej w 2017 roku. Rok wcześniej prezes ZNP szedł ramię w ramię z liderami opozycji oraz KOD-u w marszu Jesteśmy i Będziemy w Europie. Coraz gorzej jest wytłumaczyć uczniom zasady funkcjonowania demokratycznego państwa. Politolog dr Lucyna Kulińska przypomina, skąd wywodzi się ZNP. Pan Broniarz reprezentuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, który zawsze z tym twardym jądrem komunizmu był związany i z partiami lewicowymi. Strajk nauczycieli ma charakter polityczny, mówi dr Andrzej Kołakowski. Tutaj wydaje mi się niegodziwym, że po prostu do własnych jakichś tam czy karier politycznych, czy do własnych interesów politycznych w szerszym wymiarze, wykorzystuje się dzieci. W ZNP zbliżają się wybory na szefa związku, którym nadal chce być Sławomir Broniarz. Czeka nas też maraton wyborów ogólnokrajowych, mówi dr Jakub Koper. Opozycja bardzo skrzętnie też lubi wykorzystywać takie protesty na to, żeby zyskać dla siebie poparcie, szczególnie przed wyborami, kiedy jest to gorący okres i pewne argumenty merytoryczne nie przebiją się. Tak było m.in. w trakcie słynnego protestu pielęgniarek w 2007 roku. Ewa Kopacz przynosiła wtedy kanapki do Białego Miasteczka. Po zwycięskich dla Platformy wyborach zapomniała o ich postulatach. Prezes Broniarz nie jest zaangażowany politycznie, zapewnia Joanna Kluzik-Rostkowska z Platformy Obywatelskiej. Szef ZNP jest szefem ZNP. Polityk była w rządzie PO-PSL ministrem edukacji. ZNP było dla niej bardzo wyrozumiałe, mimo że w 2012 roku zamrożono nauczycielskie wynagrodzenia. My po prostu rozmawialiśmy. Po prostu rozmawialiśmy, dlatego nigdy nie dochodziło do tak dużych napięć. Protest to oddolna inicjatywa, mówi z kolei przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Nie ma takiej siły politycznej, która mogłaby spowodować taki protest. On wynika z desperacji i determinacji samych nauczycieli. Decyzje polityków Platformy potwierdzają jednak, że partia ściśle współpracuje z ZNP. Związek zablokował podwyżki dla nauczycieli w Warszawie, które obiecał w trakcie kampanii prezydent Rafał Trzaskowski. Była decyzja, żeby je wprowadzić już od tego miesiąca, natomiast Związek Nauczycielstwa poprosił nas o chwilę zwłoki. Wniosek jest jeden, podkreśla poseł Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości. Ten cały scenariusz strajku został opracowany w gabinecie szefa Platformy Obywatelskiej, pana Schetyny, więc poniekąd również Platforma Obywatelska bierze odpowiedzialność za ten strajk i za to, że wykorzystuje się dzieci do osiągnięcia celów politycznych. Wielu nauczycieli bardzo zaangażowało się w protest. Doktor Lucyna Kulińska pyta jednak, czy pedagodzy zdają sobie sprawę z tego, że są elementem politycznej rozgrywki, a kierunek, w jakim są prowadzeni, będzie dla nich niekorzystny. Będą wielkimi przegranymi, bo zostaną wykorzystani i są w tej chwili wykorzystani w tej grze. Zniechęcą do siebie rodziców. Na pewno będzie żal i ze strony przede wszystkim tej starszej młodzieży, jeżeli coś z tymi egzaminami pójdzie nie tak. Jutro rano okaże się, czy nauczyciele pozwolą uczniom gimnazjów spokojnie napisać ważny egzamin, czy pozostawią ich samym sobie. Rada Miasta Krakowa na wojnie z religią najpierw przegłosowała uchwałę, która zmierza do zepchnięcia zajęć z religii na pierwszą bądź ostatnią godzinę lekcyjną. Teraz chce dyskusji o ograniczeniu liczby godzin lekcyjnych. Większość w Radzie Miasta Krakowa ma Platforma Nowoczesna i Przyjazny Kraków. I właśnie ze sprawą tych radnych podjęta została uchwała, w myśl której zajęcia religii miałyby się odbywać na pierwszej bądź ostatniej godzinie lekcyjnej. Działania w tej sprawie ma podjąć prezydent Jacek Majchrowski. Wyłączne kompetencje ustalania planu zajęć ma dyrektor, ma Rada Pedagogiczna.
a nie Rada Miasta Krakowa czy prezydent. Mówi radny PiS w Krakowie Michał Drewnicki. Na wydarzenia w Krakowie już teraz zareagowała Komisja Wychowania Konferencji Episkopatu Polski. Organizacja zajęć z religii jest wyłączną kompetencją dyrekcji placówek oświatowych, dlatego ingerowanie w układanie planu zajęć w placówce przez władze samorządowe jest jawnym naruszeniem prawa. Obowiązujące prawo nie daje zatem w tym zakresie kompetencji organom samorządu terytorialnego. Z kolei krakowska kuria wskazuje, że działania Rady Miasta są nieuprawnioną próbą wywierania nacisku na dyrektorów szkół. Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Po złożeniu oświadczenia lekcja religii staje się przedmiotem obowiązkowym. Do Rady Miasta Krakowa te argumenty nie docierają, wręcz przeciwnie. Pojawił się również pomysł, by lekcje religii ograniczyć w Krakowie tylko do jednej godziny w tygodniu, na co musi oczywiście zgodę wyrazić kuria. Gotowy jest już projekt kolejnej uchwały, która przewiduje anonimową ankietę dla rodziców. Pytania dotyczą liczby godzin lekcji religii, ale też tego, gdzie powinny odbywać się zajęcia, w szkole czy w salkach katechetycznych. Wraca również temat finansowania religii. Czy uważasz, że nauczanie lekcji religii powinno być opłacane przez A. budżet miasta Krakowa i państwa, B. przez zainteresowanych rodziców? Jutro uchwała trafi na sesję Rady Miasta. Kuria reaguje. Zgodę na zmniejszenie wymiaru godzin z religii do jednej tygodniowo może wyrazić jedynie biskup diecezjalny. Takie sytuacje mogą mieć charakter wyjątkowy. Nie będą jednak przekształcane w powszechnie obowiązującą praktykę. Jak przypomina metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, mogą być to tylko przypadki indywidualne na pisemną prośbę dyrektora szkoły. Taksówkarze zawiesili chwilowo protest. Jutro w samo południe rozpoczną się negocjacje strony związkowej z rządem. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, kierowcy zablokują warszawskie ulice i drogi dojazdowe do lotnisk. Oczekiwania taksówkarzy są klarowne. Chcą odrzucenia opracowanego przez rząd projektu nowelizacji ustawy transportowej i zablokowania takich aplikacji jak Uber do czasu przyjęcia nowych regulacji. Chcą dopuścić do jazdy właśnie takich ludzi, którzy jeżdżą Uberem, którzy nie mają uprawnień, którzy nie mają badań lekarskich, którzy nie znają miasta, no, którzy po prostu nie mają kas fiskalnych, liczników i tak dalej. I co jest wymagane od taksówkarzy. Mówi pan Grzegorz, taksówkarz z Warszawy. Według ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka proponowane przez rząd rozwiązania rzeczywiście dopuszczają do realizowania przewozów taksówkowych osoby i firmy, które korzystają z aplikacji mobilnych, ale z drugiej strony zapewniają uczciwą konkurencję na tym rynku i likwidują szarą strefę. My chcemy spowodować, że ta druga grupa zniknie z rynku z przewozów taksówkarskich. Rząd jest gotów do rozmów z taksówkarzami. Zaczynamy jutro rozmowy z czystą kartą o godzinie 12:00, traktując uczciwie i po partnersku środowisko taksówkarskie. Mówiła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Taksówkarze jak na razie zawiesili strajk i czekają na ruch ze strony rządu. A ten, jak mówi wiceszef resortu infrastruktury Rafał Weber, chce walczyć nie tylko z szarą strefą, ale też zadbać o komfort i bezpieczeństwo podróżujących. Ta ustawa, która jest przygotowana, która przeszła pracę rządu, jest bardzo potrzebna. W naszej ocenie jest to ustawa, która likwiduje szarą strefę, która wzmacnia bezpieczeństwo pasażerów, czyli bezpieczeństwo przewozu osób, ale też pozwala na korzystanie z nowoczesnych technologii. Jak widać, opcja z blokadą aplikacji wydaje się mało prawdopodobna. Ideologia gender zbiera swoje tragiczne żniwo. W wielu krajach rośnie liczba dzieci, które przechodzą operacje zmiany płci. Ten niebezpieczny proceder ma miejsce m.in. w Szwecji i Wielkiej Brytanii, gdzie lekarze lawinowo stwierdzają, jak to określają, niezgodność płci. Jak alarmuje szwedzka telewizja SVT, często młodym ludziom w Szwecji nie proponuje się żadnego innego leczenia, tylko korektę płci. W ostatnim czasie w szpitalu uniwersyteckim Karolinska 14-latce amputowano piersi. Lekarze wykonali operację tylko na podstawie odczuć dziewczynki. Nastolatka pomyślała sobie, że jest chłopcem. Tymczasem problemy takich osób są bardzo złożone. Ponad połowa nastolatek z diagnozą tzw. niezgodności płci cierpi na inne zaburzenia psychiczne. Wiele z nich przeżywa traumy lub ma depresję. Poddawani są jednak terapii hormonalnej i operacji, która okalecza ich na całe życie.
Pacjenci twierdzą, że stali się królikami doświadczalnymi. O tym, że jest to eksperyment medyczny, mówią też sami szwedzcy lekarze. Co niepokoi, to fakt, że w Szwecji nie ma przepisów określających wiek, od którego można przeprowadzić tego typu operacje. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać jedynie zgodę rodziców. Szwedzki rząd chce jednak obniżyć tę granicę wieku do 15 lat. Te niebezpieczne eksperymenty prowadzone są także w Wielkiej Brytanii. Jak informuje Radio Watykańskie, co najmniej 18 pracowników kliniki zajmującej się zmianą płci w Wielkiej Brytanii odeszło z pracy z powodu złego diagnozowania dzieci i skierowania ich na terapię hormonalną. Najmłodszy pacjent, jaki został skierowany na terapię, miał zaledwie 3 lata. Koszty tych nieodwracalnych dla życia i zdrowia eksperymentów na dzieciach pokrywa brytyjski rząd. Rano rozpoczęły się wybory do izraelskiego parlamentu Knesetu. Głównym przeciwnikiem starającego się o kolejną kadencję premiera Benjamina Netanyahu jest były szef sztabu generalnego Benny Gantz. W całym kraju rozmieszczono około 17 tysięcy funkcjonariuszy policji, straży granicznej i wolontariuszy do pilnowania porządku w czasie głosowania. Ze względów bezpieczeństwa wojsko zamknęło wszystkie przejścia graniczne z terytoriami okupowanymi, zachodnim brzegiem Jordanu i strefą Gazy. Uprawnionych do głosowania jest 6 milionów 300 tysięcy Izraelczyków, liczącym ponad 8,5 miliona osób kraju. Głosuję zgodnie z tym, co mówią rabini. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że właściwa osoba wygra i to wszystko. Wybory to de facto plebiscyt w sprawie dalszego przywództwa rządzącego od 10 lat Benjamina Netanyahu. Największym rywalem premiera jest były szef sztabu generalnego generał Benny Gantz, stojący na czele utworzonego przed wyborami centrolewicowego sojuszu niebiesko-białych. Spadochroniarz, dowódca, szef dowództwa północnego, szef sztabu generalnego, który rzucił Netanyahu wyzwanie i to rzucił wyzwanie skuteczne. W tej chwili trudno wyrokować, jakie będą wyniki. Mówi profesor Krzysztof Kubiak. Wybory organizowane są w czasie, kiedy Benjaminowi Netanyahu grożą zarzuty korupcyjne, które chce mu postawić prokurator. Według izraelskiego prawa, nawet gdyby premier usłyszał zarzuty i trafił do więzienia, wciąż może stać na czele rządu. Jestem tutaj dla moich dzieci i następnych pokoleń. To musi zostać zatrzymane. Rządy premiera Benjamina Netanyahu muszą zostać zatrzymane. Nie ma ludzi niezastąpionych. Niezależnie od wyników wyborów dla Polski kluczowe jest dobre ułożenie relacji z Izraelem, mówi dr Grzegorz Piątkowski. Ułożenie na zasadach partnerskich, to znaczy, abyśmy rzeczywiście mogli na współpracy z Izraelem korzystać, aby przeciąć pewne niekorzystne dotychczasowe trendy, jakie w polityce Izraela miały miejsce, to znaczy te niefortunne wypowiedzi ministrów izraelskich o Polsce. Trzeba doprowadzić do normalizacji stosunków, ponieważ obu stronom to się opłaca. W izraelskim systemie głosuje się na partie, nie na poszczególnych kandydatów. Partie dostają miejsca odpowiednio do odsetka otrzymanych głosów. Silne partie są jedynie swego rodzaju lokomotywami, wokół których grupują się mniejsze ugrupowania i bardzo często przywódcy partii, które zdobyły największą ilość mandatów, by zmontować koalicję, muszą iść na daleko idące ustępstwa. Misję sformowania rządu prezydent powierza niekoniecznie zwycięzcy wyborów, lecz temu, kto spośród 120 deputowanych Knesetu jest w stanie stworzyć większościową koalicję. Wyznaczony przez prezydenta kandydat ma 28 dni na sformowanie rządu. Jeśli mu się to nie uda, prezydent wyznaczy innego polityka. I w tym wydaniu to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.